Łeba, Słowiński Park Narodowy. Wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego wzbogaci urlop w Łebie i dostarczy wielu niezapomnianych wrażeń. Główną atrakcją parku są wyjątkowe kilkudziesięciometrowe wydmy ruchome, które co roku przesuwane są przez wiatr w kierunku Łeby. Wydmy zbliżają się do miasta około 3 metry na rok. Nasze praprawnuki za 3000 lat będą miały wydmy w samej Łebie. Punktem docelowym wyprawy nad polską Saharę jest ostatni parking, położony 300 metrów od najwyższej, ponad 40-metrowej góry Łąckiej. Można tu dotrzeć elektrycznym meleksem, konną dorożką, rowerem lub pieszo. Dalej poruszamy się już tylko na własnych nogach. Wyjątkowość Parku Słowińskiego to bezpośrednie sąsiedztwo ruchomych piasków, bagnisk, torfowisk, jezior oraz lasów zasypywanych przez wydmy. W innych znowu miejscach wiatr odsłania martwe kikuty drzew zasypane kiedyś przez piach. Ogromne góry piasków przypominają do złudzenia krajobraz pustyni. Masy piasku tworzą wysokie piramidy, a dodatkową atrakcją jest to, że można po nich chodzić, wdrapywać się i zbiegać. Przy odrobinie szczęścia możemy natrafić na burzę piaskową, a prawie zawsze wracamy do Łeby z piaskiem w zębach i w plecakach. Ze szczytu Góry Łąckiej rozciąga się wspaniały widok na Morze Bałtyckie, ruchome wydmy i jezioro Łebsko. Dla dzieci to największa piaskownica na polskim wybrzeżu. Do parku warto wybrać się wczesnym rankiem, gdy nie ma jeszcze tłumu turystów. Nasze ślady na piasku będą wtedy pierwsze. Wycieczkę zaczynamy w Łebie, na końcu ulicy Turystycznej. Stąd prowadzi zalesiona droga asfaltowa i wygodna ścieżka rowerowa do miejscowości Rąbka, 3,5 km. Rąbka to główna baza wypadowa na ruchome wydmy. Tu znajdują się kasy biletowe, wypożyczalnie rowerów, usługi przewozowe meleksami. Centralne miejsce zajmuje filia Muzeum Słowińskiego Parku Narodowego, w którym prezentowane są najciekawsze elementy flory i fauny tego obszaru. Do dyspozycji turystów jest duży parking samochodowy, punkty gastronomiczne i wieża widokowa. Z przystani nad jeziorem Łebsko w okresie letnim kursują stateczki wycieczkowe na trasach Rąbka - Wyrzutnia i Rąbka - Kluki. Słowiński Park Narodowy dostępny jest dla ruchu turystycznego przez cały rok. Zapraszamy!